Siema, siema, witam was w 8 części. Kontynuujemy tam, gdzie ostatnio zaprzestaliśmy grania, czyli w czarnym hołchozie. Czarny hołchozie. Dobra, lecimy, mordy, dalej chory, zdycham, krycham. Tej kasety VHS słuchałem, bez maski chodzę, fajnie. Jak w trochę, jak ktoś dał w kontrę kiedyś, to właśnie takie faza finałowa właśnie w kontrze była taka, że tam właśnie były takie stworki i lot of glutoplasma. Glutoplasma. Mania śpi, dzieci śpią. Nie! Mania śpi, dzieci śpią, to nie jest zły znak. Ja bym, że to dobry. Trochę spoczynku i odpokoju. What the fuck? Ty, teraz Windowsowi się przypomniało, że gram na innych kolorach niż gra. Ty. Dobra. Śmierdzi kupą. Zakładaj maskę. Oh shit. Gdzie ten skurczybyk wielki pływający? Dopóki go nie zabiję, to nie będę miał spokoju. Muszę go ubić. Dobra, jeden zdech. Gold ammo. Pyk, drugi zdech. Jeszcze chcecie do tatusia? Kolejny płynie. Wychyl dzióbka. Ach, uciekł. Dygacie się, starego, nie? Tu ja byłem, uciekaj. Przeładuj, bo to później. Tam też coś jest. Widzicie? Dobra, płynie. Płyń, Marian. Kurde, jakoś przyciemni się to na obraz, czy ja ślepnę na starość? Nie ma. Nie na mojej warcie. Dobra, płyniem. Bo potem znów będzie ta akcja, walczenie z nimi. Spoko, spoko. Damy radę. Będziesz pan majster zadowolony. A daj sobie zaszyk w dupkę. O, o, właśnie. Zdychaj. Zdychaj. Fuck. Zdychaj. Damn. Nie widzicie już? Szmaciarze?
Ty, tam mam płynąć? Dobra. Jak tam, to tam. Nawet nie przecierasz brudnej maski. Chciałem przetrzeć ją, ale... Promieniowanie to tu wariuje. O. Widzicie? Chyba dość dobrze mnie napromieniowuje. Fala płynie na mnie. Nie wiem, co se strzyknął. O, znikła. A może to przez to napromieniowanie już zaczęło... Chyba ta. Przez promieniowanie zaczyna już mu dzikolić. Słyszy jeżdżące metro. No. Skutki napromieniowania. Naprawdę bed. Oh damn. Thank you.
Chyba na to światło muszę uważać. Co jest do kiego grzyba? Dopiero co wymieniam filtr. Jakieś muzeum. Naprawdę? Nie można było górą przejść, tylko musiałem po tym metrze się włóczyć. Znów zielone, kurde, smerce. Już te stopy? Bo nie wyglądają mi na stopy. Friends. Promieniowanie to jest niewidzialny wróg, który człowieka dość szybko może zabić. No. Skupienie full power. Normalnie jazdy jak po jakichś dropsach jaszczurowych. Chyba koniec gry będzie niedługo, coś tak czuję. Adios.
Czekaj, ja tu szukam w ogóle w tych pogorzeliskach. Dziwne głosy słyszę. Teraz jakaś muzyczka, szum, Beethoven. O kurwa. Łupeczka! I małpeczka zdechła. No i baczy ma granatnikami. A to on do mnie przemawiał. Promieniowanie, zajebiasze. Co, kolejna małpeczka? Chyba zmartwychwstała małpeczka. Ty, wlazła tu. Zauważyłem pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, że ona jest ślepa. I przemawia do mnie w... O ty, kurwa twoja!
Płoń ma opiszony jeden. Paczka chyba jest nie do zabicia. Ale ma skizy do gościu. Paczka gdzie mi przyjmuje? Yes! W Rezydencie dwójce gorszy był ten wielkolud tyce. Tych małpek chyba jest więcej. No.
Kiń syna. This is very more costan kosteczki. Czekajcie, sekunda, idzie nagrywanie, idzie. Dobre. To było dobre. Sopalek zabił małpeczka. Czyżby koniec gry? Nie, chyba. No sleeping, soldier. No sleeping now.
I did find you after all. Don't know how. Stay with me, Artyom. Ostatkiem sił Artyom walczył z Małpoludem. I was all alone again. Get up, quick! He's asleep. Better leave them be when they get like this. It's just a straight drive from now on. He tried to teach me to drive, but he just died like this. Can you drive? Hooray! We're moving again! A to ten dzieciaczek! He found the map! Said that was a true hero. And that he saved us all. On the way back, we got jumped by mutants! But then he shot them off. Bam! Right with me in the eyes. Then we got to the river. There were these worms and deep water. So he carried me on the shoulders. Jaka muzyczka sobie leci. Nie ma mapy? Gdzieś co jadę, nie mogę szybciej jechać? Gdzieś jadę, nie wiem gdzie.
filmików, przerywników i gadania to jest w tej grze potąd, no. Połowę gry to jest normalnie filmiki i przerywniki. Cała ekipa. To nasza trasa taka pokrzywiona? Careful. I don't get how he's even alive. Artyom, can you hear me? Careful, everyone. He got irradiated badly. And I couldn't even get a reading on the colonel's body. The counter goes off the scale. Hold on, Artyom. We'll fix you just fine. How could this happen? Focus, Katya! What do we do? Tell us! An emergency transfusion. We must give him as much blood as we can. Transfusion it is then. Will it save him? It will. Keep him alive for a little longer. As long as there is blood. What's his blood type? AB positive. We could give him any type. Get everyone here. Don't go to sleep, Artyom. You can't go to sleep now. Są ziomki, bo gdybym... O. Bo gdybym zabijał wszystkich, a nie usypiał nawet tych tubelców, to wtedy nie byłoby mojej ekipy, bo by zginęła i nie miałby kto by mi zrobił transfuzji krwi i bym umarł. Tak. That's it, Stepan. Musi trzech... Z trzech ziomków musi dwóch przeżyć, tak. Can you hear me, Artyom? A ja nie wiedziałem ile co, gdzie, jak, więc dlatego tak latałem i wszystkich usypiałem. Tu jest jeden ziomek, co robi tę transfuzję. Didn't you always want to go outside? Didn't you open that airlock at the botanical gardens? This place is much better. Drugi ziomek. Destination, Artyom. You're not there yet, not even close. It's not your station, it's just a dead end. Not your goal. To jest drugi ziomek, tylko nie pamiętam skąd on jest. Gdzieś go ratowałem czy coś. Give me your hand. Oh, you're burning up. Well, I hope this old man's blood will do something about that hot head of yours, eh? Let's go. I trzeci. Okay, my friend. Time to get some quality blood in that body of yours, huh? With this, you'll be up in no time. Or I'll eat my own shoes, huh? Yeah. You know, I finally feel like I belong somewhere. No i ten, z tym to pamiętam, walczyłem. You keep us together, Artyom. You must survive for all of our sakes. Let's go to the summit. Hear me, Artyom. You've got a wife you need to work on making kids with. And my fiance is still in Moscow. We still have to stir some shit up back in the metro, so don't you fucking dare die here. Look, Artyom, Lake Baikal makes you believe real life is possible. Not the petty rat race we had back in the metro. I just have to say, you were right, Artyom. Right for wanting to get us out, bring us here. And I, the old fool, I was simply afraid. Afraid of life, as I see now. Pięć niż chorągiełek wisi.
może to też jest do czynienia, że pięciu uratowałem. Look, he's smiling. Smiling in his sleep. He even seems to say something. It's his fever talking. He's burning up. This world is worth giving everything up for, Artyom. You were always ready. And I was too attached to my position in the rat race. I'm sorry. Sorry for what happened to Anna. Sorry for blaming you. Had I not pumped everyone up about the occupying forces. Usiąść sobie pod takim drzewem, nie? Nad takim jeziorem czy morzem. Stay with me, please. I don't want a life if you're not a part of it. Can you hear me? Look at me, Artyom. Look at me, please. Yes, about Anna. You will have to look out for her. Now that I can't anymore. I don't care if you go to that ocean. Just stay with her. I'm keeping her out. She can barely stand herself, but she's ready to give all her blood to him. At least the medicine helped. It's a miracle. I have a daughter, but I also wanted a son. A really stubborn one, just like me. Like you. I really like this place. It's so clean. I'd like to stay here forever. Could you arrange that for me? And the most important thing, my time's up, Artyom. It's your turn now. Step up, lead them. Just remember that I created the order to save people. All people, Artyom. Don't forget that. Because I somehow did. Goodbye, Commander. Time to wake up. Come on. Rise and shine, son. No, to nie wygląda, żeby to miało być jakieś złe zakończenie. The fever is subsiding. I think he's getting better. Now he needs some rest. You too, Anna. We've got hope now. Nie, no, czy, nie, już pogubiłem się. Aż będę musiał później zobaczyć, jakie to jest złe zakończenie. Ale czy jeszcze raz bym chciał przechodzić? Nie. Gra na raz. No. W skali od 1 do 10 można dać taką siódemeczkę. Ale gra na raz tylko. Nie wkręciła mnie tak, żeby drugi raz wyglądać. Overlooking a lake. A home where we could raise our children, who will be born not in the damp and dark tunnels, but under blue sky and bright sun. Ladies and gentlemen, as the ranking officer, I propose a motion to entrust the duty of commanding the order to Artyom. Unanimously approved. So, what would your orders be, sir? I would say we all go home. But this home seems too large for just us. You know, the Colonel once told me, he created the order to save people. All of them. I say it's time we perform this duty. Finito. Finish. Czy coś będzie ciekawego?
don't get how he's even alive. To byłoby na tyle, mordy. Gra jak gra. Nie była zła. Widzimy się teraz, jak będziemy grać w Tomb Raidera. Shadow of the Tomb Raider. Szkoda, że to nie to stare Tomb Raider, ale cóż. Idę, bo dziecko wstało. Nara.